żeby osiągnąć beton o odpowiednich właściwościach, musimy spełnić pewne wymagania, pewne warunki. Jest taki pan profesor Neville, z pewnością przynajmniej niektórzy słyszeli, który powiedział, że beton to jest taki dziwny materiał, który charakteryzuje się tym, że z tych samych składników, ba czasami nawet w tych samych proporcjach użyte składniki, można wykonać beton dobrej jakości i zupełnie kiepskiej. Był taki pan profesor, już nie powiem nazwiska, który mówił, czym wy się zajmujecie, co to jest beton? Beton to takie błotko, do którego wrzucamy troszeczkę cementu, wymieszamy i uzyskujemy materiał. I teraz, jeśli uwzględnimy te dwa stanowiska, to rzeczywiście możemy mieć bardzo dobry beton, ale możemy mieć bardzo kiepski. Od czego to będzie zależało? Jak już mówiłem, materiały, surowce do wykonania są podobne, ale jeśli my źle zaprojektujemy, co to jest projektowanie? To jest ustalenie proporcji. Proporcji między składnikami. A tych składników ile jest w betonie? Jest spoiwo, jest woda, jest kruszywo. Jeśli tak będziemy mówić i w ten sposób do tego podchodzić, to daleko nie zajedziemy. Dlaczego? Dlatego, że spoiwo może być różne. Woda, no z reguły, ale z kruszywem już jest problem. Bo kruszywo mamy i piasek, i żwir, i drobny żwir, i gruby żwir. I teraz my musimy traktować każdy z nich oddzielnie. To jest oddzielny składnik, który ma swoją rolę. Jeśli go wrzucimy do kosza, razem ze wszystkim wymieszamy, no to tak, jak bardzo często bywa i w życiu, że geniusz ginie w środowisku przeciętnych lub mniej przeciętnych. Ale do tego dochodzą jeszcze dodatki, domieszki. Nie ma dziś betonu, to znaczy są sytuacje, kiedy beton musimy wykonać bez dodatków, bez domieszek, jest ich bardzo mało, kiedy nie stosujemy. Przyjmuje się, że około betonu bez dodatków do mieszek produkujemy około 5 do 15% całości. Reszta z dodatkami do mieszkami dobrze lub źle zastosowanymi. Proces wytwarzania, czyli mieszania. Czy od mieszania jakość betonu może się zmienić, czy nie? Mamy wpływ? Mamy. Jeśli będziemy mieszali łopatą na placu budowy i jeszcze polewali pracownika piwem, no to troszeczkę inna jakość niż w specjalnych betoniarkach o działaniu wymuszonym. Zagęszczanie. Jaka jest rola zagęszczenia betonu? Dlaczego zagęszczamy beton? Bo materiał porowaty jest słabszy od materiału szczelnego. Zgadza się? Więc usuwamy powietrze. Pielęgnacja. Co to jest pielęgnacja betonu? To jest zapewnienie warunków, jakie są niezbędne. Dziecku. Pielęgnujemy dziecko? Dziecko polewamy wodą? Pewnie, że tak. Kąpiemy, poimy. No to jest polewanie. Ale czy zawsze? Nie, no czasami go chronimy przed słońcem. Tak? Kontrola jakości, która jest dopełnieniem, no i jest jeden malutki taki punkcik, analiza ekonomiczna. Musi się to wszystko opłacać.